Ahoj, tu Kryminalne Czechy i Słowacja. A dzisiaj opowiem wam o strzelaninie w Bratysławie. Ahoj wszystkim. Takie nieoczekiwane ahoj trochę. Tu Ewelina, dla tych z was, których sobie się jeszcze nie znam. Mam nadzieję, że to dla was miła niespodzianka nieplanowana przeze mnie zrobiłam to bardzo spontanicznie postanowiłam nagrać dla was krótki materiał który być może będzie jakąś Jakimś początkiem serii, a być może będzie tylko incydentalnym zdarzeniem. W każdym razie pomyślałam sobie, że w momencie, takim, w takim, którym jestem teraz, kiedy chciałam się z Wami podzielić jakąś bieżącą sprawą, która się wydarzyła no, bardzo niedawno jest to gorący temat, którym żyje w tym momencie Słowacja, ale Czechy też, też w dużej mierze to stworzyłam taką, tworzę taką małą serię. To będzie coś podobnego, co Jaśmi kiedyś zrobiła z kanału Stanowo. To było zdaje się Stanowo Ekstra. U mnie to będzie kryminalne Czechy i Słowacja. News. I w takiej być może początku serii raz na jakiś czas będę wrzucała wam bieżącą sprawę, taką na gorąco, z może niedużą ilością faktów, nie bardzo z, złożoną jeśli chodzi o, o samo napięcie i tak dalej. Będzie po prostu jakiś tam garść informacji, które uda mi się uzyskać, tak żebyście po prostu widzieli i mogli sobie być może dalej poszperać i poczytać i potłumaczyć i tak dalej, na tyle, na ile, na ile będziecie w stanie. A teraz przechodzimy już do sprawy, nie przedłużamy, to będzie naprawdę krótki materiał. W tę środę, czyli 12 października wieczorem, około godziny 19 w Bratysławie, czyli na Słowacji, przy ulicy Zamockiej, numer 7074, gdybyście chcieli sobie zobaczyć, wydarzyła się no, wstrząsająca dla mnie sytuacja. O niej chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć. Cała sprawa dzieje się w pobliżu baru, klubu kawiarni Teplaren co można tłumaczyć jako ciepłownia w wolnym tłumaczeniu. Po prostu miejsce, gdzie wytwarza się ciepło dla, powiedzmy, całego miasta. I ten bar przytoczę wam taką krótką informację z strony Queer Slovakia, gdzie można przeczytać po prostu krótki opis o nich. Sami właściciele go stworzyli. Jesteśmy małą przestrzenią, ale pełną miłości. Miejscem, gdzie możesz być sobą, poznać świetnych ludzi, przyjść do ciepłowni i ciesz się rozmowami z przyjaciółmi, a może z miłością twojego życia, Koniec luźnego cytatu. Jak już się z pewnością mogliście domyślić, jest to bar dla osób LGBT+. Ale wróćmy do historii. Jest późny wieczór, jesteśmy przed teplarną. Są w środku goście, jest dość ciepło, jeszcze przed barem na ławeczce siada dwóch mężczyzn. Jeden z nich to kelner pracujący tam, ma na imię Matusz. Wychodzi też drugi mężczyzna, którego personaliów nie znam, nigdzie nie znalazłam, być może one będą w późniejszym czasie gdzieś tam dostępne. Matusz, oprócz tego, że jest kelnerem i na co dzień studiuje filozofię na uniwersytecie w Bratysławie, a w międzyczasie pracuje w teplarnie. W tym momencie wychodzą sobie, mają w rękach szklanki z lemoniadą, siadają na ławce, rozmawiają i pada seria strzałów. Świadkowie twierdzą, że między 10 a 15 obecne doniesienia mówią o 8. Jest to totalny Szok. Słychać krzyk, wzywanie pomocy, nie wiadomo w ogóle, co się stało. Szybko się jednak okazuje, że na ulicy leżą dwie osoby, dwóch mężczyzn. To właśnie matusz i jego kolega. Po prostu giną na miejscu. Oprócz tego, że. Umierają oni, to zostaje postrzelona także dziewczyna. Pierwsze doniesienia mówią, że to kelnerka, jednak tak naprawdę chodziło o młodą dziewczynę, po prostu, która była też klientką i ona została postrzelona w nogi. Jej stan był bardzo ciężki, ale w tym momencie jest stabilny i jej życiu po prostu już nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Był świadek, który zauważył pewnego mężczyznę, który bardzo szybko został uznany za potencjalnego sprawcę. Znaczy, to był pierwszy ślad, chyba nie wiem, czy jedyny na ten moment, ale na pewno śledczy poszli tym tą właśnie wskazówką. Chodziło o mężczyznę w wieku między 18 a 25 lat, którego świadek widział stojącego w bocznej ulicy, niejako naprzeciwko mniej więcej właśnie baru teplarna. Miał z tego miejsca bardzo dobry widok na, na bar. Stał tam około pół godziny. Nie wiemy, czy czekał w tym momencie, czy czekał na konkretne osoby, być może czekał na dogodną okazję, aby oddać strzały. W całym mieście policja momentalnie rozpoczęła ogromne poszukiwania. Znaczy, zablokowano ulicę, tam bardzo szybko się to działo, roz, ilość patroli była naprawdę z prawdziwego zdarzenia. To był rodzaj, chcieli zrobić rodzaju obławy na tego człowieka, więc naprawdę zaangażowano w to bardzo, bardzo dużo ludzi. I już następnego dnia, czyli 13 października, w godzinach porannych policja faktycznie znalazła mężczyznę, poinformowała, że znalazła sprawcę strzelaniny. Niestety odnalazła go martwego. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Na ten moment nie wiem w jaki sposób. Za chwilę w dalszej części będzie jakaś hipoteza. Być może ona się potwierdzi, być może nie. Na ten moment nie wiem. Według informacji medialnych, to bardzo szybko pojawiły się te informacje tak naprawdę, bo teraz, kiedy to nagrywam, jest piątek, późny wieczór. Więc, jakby to jest bardzo gorący temat. W weekend będę to pewnie montować i jak najszybciej będę chciała wam to przekazać. Szybko się okazało, że najprawdopodobniej sprawcą jest 19-letni mężczyzna Juraj Krajcik. Taka postać bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Publikował na nich swoje poglądy, które były mocno ekstremistyczne, moim zdaniem. I te wszystkie fakty, o których Wam teraz powiem, to jakby to wszystko, do tego wszystko doszli bardzo szybko dziennikarze, i te materiały się pod pojawiły. One pochodzą w dużej mierze z właśnie kont społecznościowych tego człowieka, tego sprawcy. One są już teraz wszystkie poblokowane. Mogę tylko poznawać na tym, co udało się dziennikarzom uzyskać na samym początku. Zatem Juraj Krajczyk, bardzo aktywny w mediach społecznościowych, było sporo materiałów, które, do których dotarto. Na kilka godzin przed morderstwem, Opublikował manifest, taki potężną rzecz, bo to, to miało 65 stronic. To był taki dokument, który trafił do wielu dziennikarzy, albo przekazano go też do wielu specjalistów z różnych dziedzin, żeby przeczytali, żeby wydali swoje opinie na, na ten temat. Więc te informacje, które wam teraz przytoczę, to jakby no to ja tego nie czytałam, nie miałam takiej możliwości. Było tam na pewno wezwanie do broni. Sam tytuł to w ogóle było wezwanie do broni. Czarno-białym, takim okrągłym symbolem przypominającym nazistowską symbolikę, ten cały jego apel, to według mediów no jest pełen antysemityzmu, homofobii, transfobii, rasizmu. Wysuwa różne oskarżenia wobec przede wszystkim Żydów i osób LGBT. Mówi tam w ogóle o m.in. o praniu mózgu przez media albo o finansowym zniewoleniu przez Żydów. Zresztą Żydom przypisywał, uwaga, Żydom przypisywał wylęzienie Homoseksualizmu, jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi. To w tym mani manifestie się znalazło. Tam też był opis tego, jak zamierza przeprowadzić operację. Operacją, tak określał ten swój plan, chory, że to jest operacja. Zatem operacja przeciwko ludziom, których uważał za wrogów białej rasy. Ten manifest nie, nie jest już dostępny, także więcej szczegółów dla Was nie mam. Konta też są poblokowane i niewidoczne. Jest trochę zdjęć. Które wam też będę pokazywać, możecie sobie je oglądać, zostawię je te też w źródła, w materiałach. Wśród materiałów, na, które znaleziono na koncie, chyba facebookowym, wydaje mi się, było zdjęcie, które zrobił sobie przed barem, przed tym barem, który później ostrzelał. Pewien publicysta też, pan Radowan Branik, ciekawy, to jest taki ekspert w, w kwestiach bezpieczeństwa, on czytał ten manifest, jako jeden z nielicznych, i uważa, że jeśli Jurejowi sprzyjałyby okoliczności, to zacząłby operację, w budynku, w którym spotykają się ortodoksyjni Żydzi, i dopiero stamtąd przeniósłby się do ciepłowni, że jakby taka była ścieżka, taki, taki według niego był plan. No dobra, ale w samym ataku użył broni. Skąd miał tą broń? Użył tej broni, którą zabrał swojemu ojcu. I uwaga! Ojcem Juraja Krajczyka jest Juraj Krajczyk, senior, powiedzmy, polityk. Otóż ten pan jest politykiem, startował w wyborach w 2020 roku z ugrupowania konserwatywno-nacjonalistycznego. To ugrupowanie się nazywa Własta. Znalazłam też informację, że publikował na Twitterze. To nie jest potwierdzone, ale tak naprawdę to chyba wszyscy tylko czekają, aż policja po prostu to potwierdzi, bo dziennikarze są, to, są tego pewni, że publikował na Twitterze po angielsku pod pseudonimem NTMA 0315 i w środę. W dzień ataku rano napisał, podjąłem decyzję. W kolejnym twecie dodał, to się uda. A później, po strzelinie o 19.39, opublikował post tylko z hashtagami. To był hashtag hatecrime, gaybar i Bratislava. A po minucie dodał tweetę o treści, cytuję, nie żałuję, czyż nie jest fajnie? I ja tak sobie myślę, że w ogóle pomijając to, jak, jak chore to jest, jak straszne to jest, to domyślam się, że ten, to mógł być jakiś ślad, który, który też naprowadził policję na niego, bo tak naprawdę to policja poinformowała o strzelaninie jakieś 10 minut po tym poście, który, który, on umieścił, a media, no jeszcze parę, parę chwil później, więc jakby wiedział szybciej niż wszyscy inni. No ale jeśli myślicie, że to jest koniec poczynań internetowych Juraja, to nie, bo on był aktywny na Twitterze i w sieci 4 Ja nie używam tego, ale tak starałam się tylko... Znaczy mogę się pomylić w jakimś aspekcie. To jest jakaś sieć, w której tak, tak samo można się komunikować z różnymi ludźmi i, i wrzucać zdjęcia, co jest ważne, bo wchodził właśnie w interakcje z użytkownikami 4 Napisał na przykład, cytuję, dwa do jednego. To nie mój problem. Mogłem iść wyżej, ale nieważne. Chciałem zabić też premiera, ale nie miałem szczęścia. Koniec cytatu. I faktycznie powiem Wam, że wśród zdjęć było, tych, których gdzieś tam sobie publikował, było zdjęcie z przed domu premiera Hegera, premiera Słowacji. Także bardzo prawdopodobne jest to, że on miał taki plan po prostu zabicia go. Poza tym sam przyznał się do ataku, bo dodawał zdjęcia z miejsca zderzenia, zdjęcia ofiar, gdzieś tam z oddali zrobił to zdjęcie. Komentatorzy, którzy w tej konwersacji, tam domyślam się, że tu chodziło o Fortune właśnie, w tej konwersacji namawiali go, żeby pisał datę i zdanie na kartce papieru i zrobił sobie z tym zdjęcie, albo założył sobie but na głowę, oni chcieli jakby, to jest jakiś taki sposób na z, y Zautoryzowanie i potwierdzenie po prostu tego, że faktycznie rozmawiają z tą konkretną osobą i że mówi prawdę. I on faktycznie zrobił sobie zdjęcie z butem na głowie, które wam tam wrzucę też, żebyście mogli sobie zobaczyć. Przed północą napisał jeszcze coś na zasadzie do zobaczenia po drugiej stronie, jako tak, takie słowa kierowane do swoich potencjalnych, nie wiem, zwolenników. Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, że to konto Juraja, ale no według wszelkich przypuszczeń, opinii ekspertów, tak właśnie, no to tak jak mówiłam, to jest tylko kwestia czasu, że, że to zostanie potwierdzone. W serwisie Dennik N można przeczytać, że sprawca po ataku wrócił do domu, na jakiś czas wymienił jedną broń na drugą. Przy okazji pokłócił się z rodzicami, napisał list pożegnalny, który zostawił w domu i po prostu wyszedł. Co ważne, rodzice nie zawiadomili policji, jakby nie, nie zgłosili tego. Co teraz? Teraz oczywiście śledztwo dalej jest prowadzone, żeby mieć pełen obraz tego, jakie po prostu były jego motywacje w pełni, jakie działania poprzedzały ten cały atak. Oprócz tego, jeśli chodzi o reakcję ludzi, to oczywiście ludzie są poruszeni co z tą całą sytuacją, głównie Słowacy. Mieszkańcy Bratysławy, ale u nas w Pradze też ludzie zapalają znicze, są wstrząśnięci tym okropnym atakiem na, na niewinnych ludzi i to z takich pobudek, bo trzeba to powiedzieć prosto, że to są pobudki po prostu pełne nienawiści i rasizmu. Pani prezydent Słowacji wystosowała taki apel o, po prostu o zaprzestanie mowy nienawiści, która jest bardzo obecna w przestrzeni publicznej, także wśród polityków. Ja o tym też tak, jakby nie miałam takiej wielkiej świadomości, bo, bo nie śledzę na bieżąco tej sytuacji w Słowacji, ale poczytałam sobie później jak to wygląda i faktycznie troszkę mi się skojarzyło to z tym, jak to bardzo często w Polsce też bywało i bywa niestety, że przydałoby się poskromić język, w bardzo wielu sytuacjach, zwłaszcza przez ludzi, których, którzy mają głos i, i słyszą ich po prostu miliony. Pani prezydent powołała się też na niektórych sędziów, na przykład, którzy bagatelizują przestępstwa słowne, związane właśnie z szerzeniem nienawiści. Także szef partii opozycyjnej, Robert Fica, taki, który słynie z Niestety z retoryki homofobicznej, także on przyznał, że no, każde życie ma oczywiście taką samą wartość, i, i jeśli motyw homofobiczny i antysemicki jest tym prawdziwym i to się potwierdzi, to jest to niezwykle poważne przestępstwo. No, bardzo fajnie, że pan to zauważył. Mam nadzieję, że to będzie jakaś nauka na przyszłość. Znamienne w ogóle jest też to, że kilka dni wcześniej przed atakiem Parlament na szczęście odrzucił projekt ustawy zabraniający wieszenia flag tęczowych na budynkach publicznych. Odrzucono go, tak jak wspomniałam, ale dyskusja, która temu towarzyszyła, była też pełna nienawiści. I w ogóle sam fakt, że taka, taki wniosek został zgłoszony, to, to, to jest też jak dla mnie jakieś zastanawiające, i to jest jakaś tam jaskółka do tego, być może to się stało później. No, no jakoś tak znamiennie to brzmi. Mogę Wam jeszcze opowiedzieć o tym, że właściciel tego baru, on także udzielił wywiadu był bardzo przejęty. zresztą Są takie zdjęcia, w którym pani prezydent tam przytula tego właśnie pana Romana, pan Roman Samotny, taką się chyba nazywał. Przytula go i pociesza. No on generalnie mówił o tym, że on się oczywiście zdarzały się wcześniej takie wyrazy nieposzanowania, nawet nienawiści wobec osób LGBT+. Były jakieś incydenty, które dla niego były drobnymi incydentami, czy to słownymi, czy nie wiem, takimi jak oplucie drzwi i baru, czy zrywanie Jakichś plakatów czy naklejek z flagami tęczowymi, które, które były w pobliżu. Mówił o tym, że sporo osób ze społeczności LGBT, wyjeżdża po prostu ze Słowacji. I on, on to rozumie, on to widzi, ale nie spodziewał się w najgorszych koszmarach, nie spodziewał się, że może się coś takiego wydarzyć w Bratysławie. Mówił też o tym, że nie zamierza dłużej prowadzić baru, że jakby. No to go po prostu przerasta i jestem tak wstrząśnięty, że nie wyobrażę sobie na ten moment, żeby te mogła dalej funkcjonować. I na koniec chciałam jeszcze opowiedzieć o takiej rzeczy, która dla mnie była też bardzo taka poruszająca. To fakt, że tam na tym budynku, przy tej kawiarni właśnie, wisiała sobie taka tablica. Ja nie znam zdjęcia, żeby wam pokazać, no też ja tylko z opisu to, to wiem. Jakaś taka tablica, na której napisane było hetero co w wolnym tłumaczeniu znaczy po prostu, że osoby heteroseksualne są mile widziane. I to było w miejscu, w którym jakby na tle tego napisu zginęły dwie niewinne osoby homoseksualne. Co przy zestawieniu tego napisu, które jest tak hasłem otwartym, otwarcia tego, że ci ludzie byli po prostu przyjaźni nastawieni, że to było miejsce otwarte nie tylko na osoby homoseksualne, ale także na heteroseksualne jakby dla każdego, to w zestawieniu z motywem sprawcy pełnym nienawiści jest, nie wiem, jest jakoś tak bardzo przejmujące i, i po, prostu, po prostu smutne. I to, to tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Wpiszcie sobie w Google, po, popatrzcie sobie na zdjęcia, poczytajcie sobie, możecie sobie gdzieś tam jakoś to śledzić. Ja też postaram się co jakiś czas uaktualniać to, albo na Facebooku, czy Instagramie, na które Was zapraszam. Możecie sobie obserwować, czy to na, na YouTube. Być może za jakiś czas zrobię aktualizację, o ile pokażą się po prostu jakieś nowe informacje. Najbardziej by mnie interesował, myślę, wątek psychologiczny bo do tego pewnie, pewnie pewnie dojdzie, że specjaliści, psychologowie, psychiatrzy będą się jakoś wypowiadać na ten temat. Być może wyjdą jakieś nowe informacje, fakty z dzieciństwa, przeszłości tego sprawcy. I jestem ciekawa w ogóle, jaki wpływ miało też jego środowisko, w którym wyrastał, bo, bo jego ojciec faktycznie wywodził się z tej mocno nacjonalistycznej strony sceny politycznej. To na pewno miało też jakiś tam wpływ na niego, więc jestem ciekawa, Ile jeszcze będziemy mogli się dowiedzieć. Ale najsmutniejsze jest to, że zginęło dwójka niewinnych ludzi w tak okropnych okolicznościach. No Jedna została ranna, o tym też pamiętajmy. Przepraszam Was za mój głos dzisiejszy jeszcze, bo jestem trochę podziębiona, ale stwierdziłam, że lepszy ryc niż nic i że nagram to dla Was, żebyście, żebyście o tym wiedzieli. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrowienia dla wszystkich, buziaczki trzymajcie się cieplutko.